Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Sprawa cyjankowej mrożonej kawy podzieliła cały kraj i choć początkowo nie do końca rozumiałam, dlaczego aż tak i jak to się stało i z czego to wynika, to po bliższym przyjrzeniu się tej zagadce chyba domyślam się, dlaczego w Indonezji poruszyła ona prawie wszystkich, od nastolatków po osoby, które życie znają od podszewki. Bogatych, biednych, wykształconych i osoby nie mające dostępu do nauki na wysokim poziomie. Każda z tych grup widziała te wydarzenia skrajnie inaczej. Proces zamienił się w swego rodzaju telenowelę, której każdy odcinek gromadził przed ekranami miliony ludzi. Dyskusje toczyły się w domach, na ulicach, w kawiarniach i sklepach. Jest w tej sprawie coś naprawdę egzotycznego, ale wcale nie dlatego, że wydarzenia miały miejsce w niezwykłym klimacie, ale raczej ze względu na to, iż specyfika prowadzenia dochodzenia i samego procesu dla nas, nazwijmy to tak, trukrajmowców, podświadomie spodziewających się tradycyjnego śledztwa i solidnych dowodów lub przynajmniej mocnych poszlak, może być cokolwiek nietypowa. 6 stycznia 2016 roku piękna, stojąca u progu życia Vayan Mirna Salihin, młoda mężatka, oddała ostatnie tchnienie tuż po tym, jak wypiła wietnamską mrożoną kawę w Olivier Café w centrum handlowym Grand Indonesia w Dżakarcie. Szybko odkryto przyczynę, którą był najwyraźniej dodany do kawy cyjanek. Winna została wskazana niezwłocznie. W końcu była tuż obok, gdy przyjaciółka piła kawę. Znaleziono motyw. Wypatrzono, że przygotowywała scenerię, zadbała o sposobność. Wszystko jest jasne. Ba, było nawet nagranie. Jessica Kumala Wongso przyprawiła kawę Vayan Mirny, zwanej zwykle Mirną. I gdzie tu miejsce na jakiekolwiek wątpliwości? Mam nadzieję, że zaraz sami ocenicie, czy ci, którzy je mają, poddali się emocjom, czy jednak myślą całkiem logicznie. Jessica Kumala Wongso rezydowała w Australii, studiując tam na Billie Blue College, gdzie spotkała Mirnę. Jessica mieszkała na stałe w Sydney, ale zajrzała do domu w grudniu roku poprzedzającego wspomniane wydarzenie. I jak obecnie zakładają prokuratorzy, już wtedy miała swój plan odpłacenia się Salihin za wyrządzone zło. I tutaj mamy już pierwszy sygnał, że choć powszechnie motyw określany jest jako oczywisty i niebudzący wątpliwości, to niekoniecznie można się z tym zgadzać. Dlaczego? Bo w tej sprawie można go sobie wybrać. Wydaje się, że sama prokuratura, a już na pewno media, nie mogą się zdecydować, czy chodziło o to, że przyjaciółka udzieliła późniejszej oskarżonej fatalnych w skutkach rad dotyczących zerwania z ukochanym, za co zapłaciła życiem, czy bardziej o to, że dziewczyny tak naprawdę mogła łączyć intymna relacja, która się rozpadła. Sam ojciec ofiary sugerował, że związku nie było, ale Jessica go chciała. Dążyła do niego, o czym miały świadczyć SMS-y wypisywane do jego córki. Wiele mówi się jednak o tym, że gdy Jessica umawiała się na spotkanie z przyjaciółkami w kawiarni, miotana była silnymi emocjami po rozstaniu z ukochanym z Australii, do którego to rozstania przyczyniła się przyjaciółka Mirna. Miało to boleć tym bardziej, że życie samej Vayan Mirny układało się idealnie. Krótko mówiąc, wszystko wskazywało na to, że Jessica, 27-letnia, nie mogła znieść faktu, iż została na lodzie za radą swojej przyjaciółki, która teraz sama jest w szczęśliwym związku. Z drugiej jednak strony toczy się wielka dyskusja o tym, czy zazdrość nie miała zupełnie innych podstaw i być może szczęśliwy związek Vayan bolał Jessicę, bo została odrzucona przez ukochaną. Może jedno i drugie miałoby sens, ale zdecydowanie należałoby ustalić, co tu jest prawdą, bo kiedy bierzemy pod uwagę obydwa te wątki naraz, to wydają się jednak wykluczać. Do tego jednak jeszcze wrócimy. Na razie przyjmijmy, że zgodnie ze zdaniem prokuratorów, wściekła Jessica ukrywała swoje emocje i pod pozorem miłego spotkania z przyjaciółmi, wśród których była także niejaka Hani, wyrusza do centrum handlowego w Dżakarcie, mając niecny plan. Co ciekawe, pojawia się tam już po godzinie 15, co zdaniem prokuratorów jest niezwykle podejrzane, ponieważ samo spotkanie miało odbyć się dopiero o 17. Dzwoni do swoich przyjaciółek, że zakupy zakończyła wcześniej niż planowała i oczekuje już w restauracji, dlatego zamówi kawę. Znajome telefonicznie wybierają napoje, Jessica je zamawia. W oczekiwaniu na realizację zamówienia kładzie torby na stole, ale w taki sposób, aby zasłonić to, co dzieje się na stoliku.
oczywiście przed okiem kamery monitoringu. Jak oceniono potem, to właśnie wtedy wsypuje proszek do kawy, którą wybrała jej przyjaciółka. Kiedy Wajan, Mirna oraz Hani pojawiają się w ekskluzywnej restauracji i zasiadają do stolika, mogą delektować się napojami. Kiedy Mirna sączy przez słomkę pierwszy łyk, krzyczy, że smakuje okropnie, czym alarmuje przyjaciółki. Niestety nie pozostaje zbyt wiele czasu na reakcję, wszystko dzieje się bardzo szybko. Dziewczyna czuje się źle, zaczyna mieć konwulsje, z ust toczy pianę, aż w końcu upada. Hani panikuje, jest przerażona, miota się, chce pomóc. Dzwoni po ambulans i do męża Mirny. Podobno wśród gości byli tacy, którzy uważają, że to zwykły atak padaczki, który zaraz się skończy pewnie bez szczególnie złych skutków. Są oczywiście przejęci i przestraszeni, ale nie spodziewają się, że za chwilę wydarzy się coś, co postawi na nogi cały kraj, spędzając sen z oczu milionom ludzi. Jessica nie robi prawie nic. Jest jak sparaliżowana. Patrzy na to, co się dzieje, ale nie spieszy z pomocą. W akcję włącza się personel kawiarni. Przybywa oczywiście profesjonalna pomoc medyczna. Chociaż młoda mężatka jest w fatalnym stanie i bardzo cierpi, jej przyjaciółka szuka winnych. Wykrzykuje, że obsługa dodała coś do kawy, która od razu źle smakowała. To z kolei bardzo porusza personel kawiarni, który przytomnie natychmiast zabiera i zabezpiecza kawę z podejrzanego stolika. Teraz jednak najważniejsze jest, by ratować Mirnę. Dziewczyna trafia do pobliskiego szpitala, gdzie jednak pomimo wysiłków personelu medycznego nie udaje się jej uratować. Serce przestaje bić już w ambulansie. Nie udaje się przywrócić jego pracy. Jest to ogromnym szokiem nie tylko dla bliskich, ale dla całego społeczeństwa, które nie może uwierzyć w to, co się stało. Kto to zrobił? Wiadomo, dziewczyna, z którą ofiara siedziała przy stoliku. Oto rozpuszczona, bajecznie bogata, wykształcona za granicą, chce mieć wszystko. A gdy nie dostaje tego, czego pragnie, sięga po zabójczy proszek, który sprawia, że jej przyjaciółka, młoda mężatka, zupełnie bezbronna, odchodzi niesamowicie cierpiąc. Inni się złoszczą, że przecież nic nie wiadomo. Takie wnioski są nieuprawnione, to bajka wymyślona na podstawie dostępnych, skąpych informacji. Wydaje się jednak, że śledztwo od razu poszło jedną, jedyną drogą wskazaną przez bardzo bogatą i wpływową rodzinę Mirny. Jej bliscy poinformowali, że ta młoda kobieta w ostatnim czasie miała tylko jednego wroga, osobę, której się ewidentnie bała, a mianowicie właśnie Jessica. Oczywiście każdy, kto zna dziesiątki, jeśli nie setki historii true crime, doskonale wie, jak bardzo pozory mogą mylić i jak niezwykłe potrafią być rozwiązania zagadek kryminalnych. Na szczęście jednak jest jeszcze coś takiego jak dowody, mocny łańcuch poszlak i badania ekspertów, które pomagają dowieść prawdy. Ale to właśnie w tym miejscu czeka nas solidne potknięcie. Rodzina niestety, prawdopodobnie ze względu na przekonania, nie zgodziła się na sekcję. W związku z tym właściwie do dziś nie wiadomo, ile trucizny przyjęła dokładnie młoda kobieta i czy była bezpośrednio przyczyną jej odejścia na zawsze. Nie ma także pewności, czy całą dawkę przyjęła w kawiarni, czy też już wcześniej ktoś miał do dziewczyny stały dostęp i sukcesywnie dosypywał proszku do jej potraw lub napojów. Wydawałoby się, że śledztwo powinno się toczyć wieloma różnymi drogami po tym, kiedy Jessica oświadczyła, że zarzucane jej uśmiercenie przyjaciółki to absurd. Nie zrobiła tego. Należałoby wziąć pod uwagę, czy Mirna na przykład sama nie zakończyła swojego życia, czy nie zrobiła tego jej rodzina, czy też może ktoś szalony z personelu, albo inna z osób znajdujących się tego dnia przy stoliku, Hani. Oczywiście absolutnie nie twierdzę, że ta dziewczyna zrobiła cokolwiek, co wskazywałoby na jej winę. Chodzi mi jedynie o to, że nikt innych możliwości nie sprawdzał, a wcale nie ma ich tak mało. Ostatecznie ofiara, o ile w ogóle odeszła z przyczyn innych niż naturalne, bo nawet to nie jest pewne, funkcjonowała przecież w jakimś środowisku, miała swoją przeszłość, była w związku, miała zapewne swoje problemy. Teoretycznie więc można założyć, że w jej otoczeniu mógł znajdować się ktoś zupełnie inny, kto zdecydował się jej pozbyć. My tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak wyglądało jej życie i czy miała jakiekolwiek problemy. Wobec tego pozostaje nam przyjąć, że śledczy, a później prokuratura, doszli do przekonania, że jednak istnieje coś, co pozwala myśleć, że to właśnie Jessica ponad wszelką wątpliwość jest winna tego, co się stało. Jeśli rzeczywiście powstało takie przekonanie, to na pewno nie na podstawie analizy dowodów.
bo ani jednego konkretnego nie ma. Nie ma nawet wyników badań medycznych, które wskazywałyby na konkretną przyczynę zgonu. Ale są poszlaki, które spróbuję Wam tu wymienić, a Wy ocenicie, czy łączą się one w nierozerwalny łańcuch o mocy dowodu. Po pierwsze, uwagę śledczych przykuł fakt, że Jessica przybyła do kawiarni godzinę przed umówionym spotkaniem, a do samej galerii i jeszcze wcześniej, sporo przed 16. Wydaje się więc, że starała się przygotować wszystko tak, by jej było najwygodniej zrealizować swój plan. Wybrała odpowiednio umiejscowiony stolik, wyraźnie wpatrując się w kamerę monitoringu w celu ustalenia, która byłaby z jej punktu widzenia najbardziej groźną. Wymyślała strategię wsypania proszku do napoju w taki sposób, by nie było na to dowodu wideo. Ostatecznie wybrała stolik, który był co prawda w oku szczególnie jednej z kamer, ale obejmowała ona tylko jego część, a ponadto była możliwość ustawienia torby z zakupami w takiej konfiguracji, by sporo zakryć. Następną poszlaką był fakt, że dziewczyna zdecydowała się zamówić znajomym kawę i w tym celu specjalnie do nich dzwoniła. Podnoszono, że zazwyczaj, kiedy ludzie umawiają się w kawiarni, biorą pod uwagę fakt, że od złożenia zamówienia do podania napoju minie jakiś czas, ale jest właśnie przeznaczony na rozmowę, bo przecież ona jest głównym celem spotkania. Krótko mówiąc, każdy kawy mógłby napić się w domu, a jeśli ma ochotę skonsumować ją szybko, to bez problemu może nabyć kubek od ręki w każdym barze szybkiej obsługi. Natomiast decyzja o spotkaniu się przy stoliku w modnej kawiarni to również zobowiązanie do dłuższej rozmowy, dlatego nie ma powodu, by przyspieszać podanie napojów. Jessica się jednak na to zdecydowała, zdaniem oskarżenia tylko po to, by mieć możliwość manipulowania przy kawie, zanim jeszcze przyjaciółki się pojawią. Przygotowywanie gruntu pod działanie oraz wymarzona sposobność to jedno, ale przecież musiałby istnieć również motyw, o którym wstępnie Wam już wspomniałam, bo to on przede wszystkim najpierw był publicznie oceniany i analizowany. A miała być nim zazdrość. Według prokuratury wszystko to jest jasne, oczywiste i nie ma nad czym dyskutować. Dziewczyny na studiach trzymały się razem, potem również utrzymywały kontakt, ale ich losy potoczyły się skrajnie różnie. Mirna związała się z ukochanym mężczyzną, wyszła za mąż, w ciągu następnego roku planowali powiększyć rodzinę, czego dziewczyna nie kryła przed Jessicą. Jak potem zdradził mąż Mirny, Jessica jednak nie przyjęła tego dobrze, wręcz przeciwnie, oszalała. Robiła młodej mężatce wyrzuty, że ta ułożyła sobie życie, podczas gdy swego czasu odradzała to samo swojej przyjaciółce, powołując się na fakt, że jej australijski chłopak nadużywa substancji psychoaktywnych. Trzeba przyznać, że argument Mirny wcale nie był zły i faktycznie tego rodzaju niedozwolone środki nie gwarantują raczej stabilizacji, szczęścia i bezpieczeństwa w związku, więc wątpliwości przyjaciółki można by zrozumieć. Jednak Jessica była bardzo zakochana i żałowała później rozstania ze swoim chłopakiem. O podjęcie błędnej decyzji obwiniła Mirnę. Tę argumentację obrona kompletnie zdyskredytowała, a wręcz wyśmiała, tłumacząc, że chyba nie ma człowieka nie mającego w otoczeniu znajomego, któremu coś tam w życiu wyszło lepiej. Niewielu jest też na tej planecie ludzi, którym rodzina czy przyjaciele nie udzielaliby tak zwanych dobrych rad. I gdyby każdy miał się za nie odwdzięczać w ten sposób, to ziemia byłaby wyludniona. Wtedy pojawiła się jeszcze jedna poszlaka, a mianowicie plotki, które wyszły od ojca Mirny, sugerujące, iż jego córka była obiektem uczuć Jessiki, która pragnęła związku. Miało to teoretycznie wzmocnić motyw, ale jak dla mnie mocno go rozwodniło, bo albo sprawczyni szaleńczo kochała byłego chłopaka i nie mogła się pogodzić z jego utratą, albo serce oddała Jessice, która jednak ją opuściła dla męża. W tej sprawie ewidentnie te wątki bywają wymieniane trochę losowo, czy też może bardziej w zależności od tego, który komu pasuje do koncepcji. To wskazuje na to, że mają bardziej charakter domysłów i plotek, traktowanych jednak jako pewnik. Ale ponieważ nie mamy innego wyjścia, roboczo musimy je wziąć za dobrą monetę. Załóżmy więc, że wszystko jedno z jakiego powodu, ale Jessica była zazdrosna, wściekła i pałała żądzą zemsty na przyjaciółce. Jeśli jej emocje były tak silne, zapewne dało się to wcześniej zaobserwować. I rzeczywiście mąż Mirny stwierdził, że właśnie dlatego była przyjaciółka żony nie została zaproszona na ich ślub. Podobno ostatnie spotkania z nią były bardzo dziwne.
Jessica wydawała się być niezrównoważona, czyniła przyjaciółce wyrzuty. Jej samej wydawały się one jednak nieracjonalne i niesprawiedliwe. Wystraszyła się jednak porządnie i wyznała swojemu, wówczas jeszcze narzeczonemu, że chyba czas rozluźnić kontakty, które są już dla niej bardzo niekomfortowe. Ba, zaczyna się nawet o siebie bać. Zdecydowała nawet, że lepiej będzie, jeżeli Jessica nie zostanie zaproszona na ceremonię zaślubin, gdyż jej silne emocje mogłyby poskutkować jakimś wybuchem, który okazałby się zapewne fatalny w skutkach dla samej imprezy. I tak też się stało. Jessica nie została zaproszona na ślub młodej pary. Ale powstaje zatem inne pytanie. Dlaczego w takim razie Mirna, która już wcześniej bała się swojej koleżanki, a teraz na dodatek miała na pewno świadomość, że emocje mają jeszcze wyższą temperaturę, po tym jak Jessica została poniżona brakiem zaproszenia, zgodziła się w ogóle z nią spotkać? Wydaje się to nieracjonalne i bardzo niekonsekwentne, ale jak wyjaśniał mąż, jego żona nie chciała zupełnie odrzucić byłej przyjaciółki. Spędziła z nią w końcu wiele lat życia. Co prawda zdecydowała się nie ryzykować zepsucia uroczystości zaślubin, ale w obecności świadków w miejscu publicznym w kawiarni była gotowa od czasu do czasu spróbować podtrzymywać kontakty z Jessicą. Zresztą pierwotnie grupa miała być nieco większa, ale jedna z koleżanek nie zjawiła się na spotkaniu. Prestiżowa, popularna kawiarnia była całkiem dobrym miejscem, by kulturalnie wymienić kilka zdań. Niespodziewanie podczas procesu stulecia, bo tak właśnie w całej Indonezji nazywano serię rozpraw, wyszło na jaw, że Jessica Wong So od 2015 roku była 5-krotnie hospitalizowana, a powodem były problemy psychiczne i emocjonalne. Agresję obracała przeciwko sobie. Rozbiła także swój samochód w rzekomym wypadku. W rzeczywistości jednak doszło do tego podczas jazdy pod wpływem alkoholu. I tu nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale prawdopodobnie było to auto służbowe domu opieki, w którym pracowała jako pielęgniarka lub ratowniczka. Fatalny stan psychiczny kobiety również miał być poszlaką wskazującą na to, że była zdolna do popełnienia zarzucanego jej czynu. Jak mówiono, przygotowywała się do tego skrupulatnie. Na pewno nie był to afekt. Nie miała przy tym litości, bo ten rodzaj substancji toksycznej działa wyjątkowo drastycznie. I tu dochodzimy do pierwszego z wielu problemów, które mnożą się przy analizie tej niby z pozoru oczywistej sprawy. Jak podnosi obrona, tak naprawdę raport toksykologiczny wcale nie potwierdza, że Mirna miała w płynie żołądkowym, żółci czy w wątrobie lub moczu znaczące ślady cyjanku. Znaleziono w żołądku minimalne, śladowe ilości, ale z tego co mówią specjaliści, jego obecność w takiej ilości jest normalnym skutkiem procesów biologicznych zachodzących w organizmie, gdy uchodzi z niego życie. Nie udało się dowieść, że Jessica kiedykolwiek była w posiadaniu tej trucizny, od kogokolwiek ją kupowała, czy też przechowywała na czyjekolwiek zlecenie. Nie ma żadnych świadków mogących potwierdzić, że brała udział w jakiejkolwiek rozmowie na temat zdobycia tej substancji, ani tym bardziej nikogo, kto by jej ją sprzedał lub przekazał. Pojawiają się również głosy, że jeżeli ktoś upatrzył sobie winnego i chce z niego zrobić kozła ofiarnego, to wszystko, co on uczynił, wydaje się dziwne i niepokojące, ale w rzeczywistości jest całkiem normalne. Tak, dziewczyna przybyła wcześniej, ale robi tak wiele osób, by uniknąć skutków polityki 3-w-1, która zakłada, że w godzinach szczytu na parkingu centrum handlowego może zaparkować jeden samochód z co najmniej 3 osobami. Zapewne młodej kobiecie nie przeszkadzało, że musi przybyć wcześniej, przed godzinami szczytu. Założyła widocznie, że najwyżej pokręci się chwilę przed spotkaniem, ale za to będzie miała do dyspozycji swoje auto i nie będzie zdana na innego kierowcę. Będzie mogła opuścić spotkanie w każdej chwili, nie czekając na innych. Ci, którzy robią zakupy w galerii, nie kryją, że bywa to przecież frustrujące i dosyć męczące. Nierzadko zdarza się, że planujemy większe zakupy, ale po odwiedzeniu zaledwie kilku sklepów czujemy się zniechęceni i mamy tego dosyć. Rezygnacja z długich zakupów nie musi więc wcale być taka dziwna, a skoro już dziewczyna zdecydowała się wcześniej przyjść do kawiarni, po prostu wpadła na pomysł, że postąpi pożytecznie i zrobi zamówienie. Gdyby nic się nie stało, zapewne większość osób słuchających takiej historyjki uznałaby to za bardzo miłe i przyjacielskie, a także rozsądne, bo kawa pojawiłaby się na stole nieco szybciej.
Teoretycznie na nagraniu z kamer widać, jak dziewczyna wybiera stolik, ustawia torby i kawy przyniesione przez obsługę. Ale w rzeczywistości okazuje się, że obraz z niektórych kamer jest bardzo niewyraźny, ziarnisty, rozmazany. Widać na nim tak naprawdę tylko część twarzy i trudno powiedzieć, co właściwie Jessica robiła przy stoliku. Jak mówią niektórzy, zachowywała się zupełnie normalnie, a na stole nie postawiła przecież ziemniaków czy butów, ale zwykłe papierowe torby, które, jak się później okazało, zawierały tylko kilka kosmetyków. Taki gest nie wydaje się zatem żadnym dowodem, a wręcz całkiem normalnym zachowaniem. Szczególnie, że wówczas przy stoliku dziewczyna siedziała sama i mogła sobie pozwolić na to, by zająć trochę więcej miejsca swoimi zakupami. Nikomu tym na pewno nie przeszkadzała. Tutaj oczywiście odzywają się ci, którzy przypominają, że nawet jeśli to prawda, to nie da się jednak wytłumaczyć tego, że zależało jej na wybraniu jakiegoś konkretnego stolika. Gdyby przyszła tylko napić się kawy i spotkać z przyjaciółmi, byłoby jej wszystko jedno, gdzie usiądzie. To jednak także natychmiast można podważyć, bo przecież w każdej restauracji i kawiarni są stoliki tak zwane lepsze i gorsze, a na dodatek każdemu klientowi zależy na czymś innym, w zależności od sytuacji. Jedni chcą intymności, inni pięknego widoku za oknem, następni będą chcieli stolik, który w razie czego będzie można połączyć z innym i tak dalej. Są osoby, które uwielbiają siedzieć w środku sali i mieć wszystko na oku, ale i tacy, którzy pragną się schować przed ciekawskim wzrokiem innych. Podsumowując, bardzo wiele osób starannie wybiera stolik, przy którym usiądzie i decydują tu różne czynniki. Trudno również robić dowód z tego, że ktoś nie rzucił się do pomocy. Ponieważ problem paraliżu ze strachu w sytuacji stresowej jest jednym z najczęściej wymienianych w kontekście udzielania pierwszej pomocy. To dlatego zachęca się ludzi do kursów, a nie tylko do oglądania filmików na YouTubie, ponieważ chodzi o to, by przełamać opory, poczuć się pewnie, nauczyć się reagować właśnie po to, by nie dać się w sytuacji krytycznej sparaliżować strachem. Wciąż jednak na całym świecie możemy obserwować przypadki, gdy świadek nie udziela pierwszej pomocy, bo świadomość, że nie ma pojęcia, jak to zrobić, i ogromny stres powodują, że nie może się ruszyć. Nie jest to oczywiście postawa właściwa i zdecydowanie trzeba jej zapobiegać, edukując się aktywnie w kwestii pierwszej pomocy, ale nie znaczy to, że Jessica była jedyną osobą, która jej nie udzieliła. Należy również wyraźnie powiedzieć, że rodzina ofiary od razu oskarżyła Jessicę o atak, a mimo to odmówiła podpisania zgody na sekcję, zdając sobie w pełni sprawę, że w ten sposób zamyka drogę do pozyskania pewnych i niepodważalnych dowodów na przyczynę zgonu. Na skutek tej postawy rodziny nigdy już nie dowiemy się, czy Mirna była chora lub cierpiała z powodu zatrucia, konkretnie cyjankiem, czy na przykład jakąkolwiek inną substancją podaną jej zanim przyszła do kawiarni, czy też rzeczywiście przyjęła coś wraz z kawą, tak jak to wyglądało. Na dobrą sprawę nie można nawet wykluczyć tego, że zmarła z przyczyn naturalnych, na skutek choroby. Niektórzy nawet sugerują, że ta decyzja rodziny powinna skłonić śledczych do sprawdzenia, czy to nie ona stoi za tym, co się stało. Własna rodzina mogła pozbyć się młodej kobiety, a jednocześnie uniemożliwić zebranie dowodów w toku sekcji. Wystarczyło tylko zasugerować, że to przyjaciółka wsypała dodatek do kawy Mirny, wiedząc, że ich relacje ostatnio uległy pogorszeniu. To właśnie rodzina ofiary wskazała na sposób, w jaki rzekomo Jessica mogła wejść w posiadanie chemikaliów. Pochodziła z bardzo bogatej i wpływowej rodziny, która zajmowała się właśnie importem różnego typu środków chemicznych, w związku z czym dziewczyna mogła mieć dostęp do tego rodzaju substancji, a nawet wiedzieć, jak ich używać, by szybko przyniosło to oczekiwany skutek. Nie chcę, abyście zrozumieli mnie źle, ale w tej sprawie zapadł wyrok i to nie mały, bo 20 lat za kratami, i właśnie to sprawia, że ja osobiście czułabym się o wiele lepiej, gdyby stało się tak na podstawie dowodów lub chociażby mocnych, logicznych poszlak, a te w rzeczywistości nie są spójne i bezdyskusyjne. Jak najbardziej rozumiem, z jakiego powodu to właśnie Jessica zasiadła na ławie oskarżonych i dlaczego to właśnie przeciwko niej toczył się proces. Na pewno sporo okoliczności skłaniałoby to właśnie o niej pomyśleć jako o sprawcy tego ataku. Wydaje mi się jednak, że w sądzie prokuratorzy powinni dysponować już jakimkolwiek dowodem, czy nie dającym się obalić ciągiem poszlak, które można by ocenić i przeanalizować. Przydałoby się cokolwiek konkretnego, na przykład nagranie z kamery, na którym dziewczyna dosypuje czegoś do napoju przyjaciółki. Jakikolwiek dowód zakupu substancji chemicznej.
czy chociaż zeznanie osoby, od której dziewczyna go miała. Nie pogardziłabym osobiście świadkiem, który stwierdziłby, że to na jego oczach Jessica dosypała coś do kawy Mirny lub oświadczeniem kogoś, komu mówiła o swoim zamiarze. Jakąś rolę mógłby spełnić na przykład pamiętnik, notatka, nagranie, cokolwiek, co świadczyłoby o tym, że dziewczyna przymierza się do takiego czynu. Tak można by długo, bo mogłoby to być cokolwiek. Nie mówię już nawet o tym, że dobrze byłoby mieć porządny raport toksykologiczny po prawidłowej sekcji, który jasno wskazywałby na znaczące w sprawie ilości trującej substancji w organizmie dziewczyny. Bezcenne byłyby wnioski lekarza dotyczące tego, jak długo była ona przyjmowana. Należałoby wiedzieć, czy młoda mężatka na nic nie chorowała i czy jest absolutnie wykluczone, że zgon nie był spowodowany atakiem na zupełnie innym tle niż zatrucie. Mam również wątpliwości co do badań, których obiektem była sama kawa. Zawierała cyjanek, ale nie jest jasne, kto i kiedy go tam dodał, skąd pochodził. Co ciekawe, później miało wyjść na jaw, że po tym, gdy dziewczyny zaczęły alarmować, że kawa dziwnie smakowała, jedna osoba z obsługi kawiarni od razu upiła łyk, aby to sprawdzić. Oczywiście nie mając jeszcze pojęcia, że może tam być jakaś groźna substancja. Miała przyznać, że faktycznie płyn smakuje dziwnie, ale jednak nic więcej się nie stało. Dodatkowych ofiar nie ma, pomimo że dwie osoby wypiły tyle samo, dosłownie jeden łyk. Jednak Mirna odeszła na zawsze, a obsługa kawiarni w żaden sposób nie ucierpiała. Mówiąc na marginesie, sam lokal zresztą był potem obiektem wprost pielgrzymek całych tłumów, które tworzyły osoby chcące choć przez chwilę posiedzieć przy legendarnym stoliku i napić się kawy, którą zamówiła Jessica dla swojej przyjaciółki. To znaczy, no oczywiście nie tej samej, tylko tego samego rodzaju. To jednak sprawia, że mam pewne wątpliwości co do historii o pracowniku kawiarni, który poczęstował się kawą. Sądzę, że może to być równie dobrze jakaś miejska legenda. Jednak wyrok zapadł, a sam proces śledził cały kraj, który pasjonował się dosłownie każdym najmniejszym wątkiem. Czego ja tu oczywiście nie będę robić, bo trwałoby to wiele godzin, jeśli nie dni. Ale powiem wam tylko, że ta sprawa została przeanalizowana pod każdym możliwym kątem, tak politycznym, społecznym, kulturowym, jak i naukowym, bo natrafiłam nawet na prace dyplomowe na ten temat i to w przeróżnym ujęciu, kryminalistycznym, prawnym, jak i analizujące sprawę pod kątem fenomenu społecznego, jakim się stała. Rodzina ofiary przynajmniej częściowo usunęła się z życia publicznego, a mąż młodej kobiety zmienił dane na wszelkich mediach społecznościowych, aby pozostać dostępnym tylko dla najbliższych przyjaciół i rodziny. Pomimo to prasa nieraz go wytropiła, ustalając, że niewiele się zmienił i w swoim środowisku ciągle wspomina żonę i przeżywa fakt, że nie dane im było powiększyć rodziny, o czym tak bardzo marzyli. Media do dziś analizują każdą minę i gest, który zaobserwowali uczestnicy w trakcie rozprawy. Jedni uważają, że Jessica kpiła z wymiaru sprawiedliwości. Była pewna siebie, cały czas się śmiała i czuła się jak gwiazda. Inni widzą w tym przejaw problemów emocjonalnych, psychicznych, bezradności, a nawet po prostu histerii. Część opinii publicznej uważa, że cała ta sprawa to skutek walki dwóch bardzo zamożnych i wpływowych rodzin, a sprawa obnaża korupcję i liczne zależności organów ścigania od grubych ryb. Znaczenie przestały mieć dowody, fakty czy nauka. Wygrały media, przedstawienie, emocje, kasa. Rodzina Mirny wskazała winną. Ta okazała się być dziewczyną z kłopotami, młodą, piękną, której twarz doskonale sprzedawała się w mediach. Tyle wystarczyło, by powstała telenowela stulecia. Jedyne, co udało się zrobić dla oskarżonej, to ocalenie jej przed najwyższą możliwą karą, a to na skutek ugody, którą zawarły władze Indonezji z Australią, której kobieta była rezydentką. Wielu prawników na całym świecie do dziś ma wątpliwości, chociażby związane z faktem, że skoro nie ustalono przyczyny zgonu, to nie wiadomo, czy w ogóle był nią czyjkolwiek atak, wobec czego nie można nikogo za niego skazać. Zadaniem prokuratury było zebranie dowodów, a tych w zasadzie nie ma. Nie mam zielonego pojęcia, czy Jessica jest winna, czy ona to zrobiła, natomiast myślę, że niestety tej pewności nie może mieć nikt w obliczu faktu, że wszyscy mają do dyspozycji tylko poszlaki, na dodatek łatwe do obalenia. Nie sprawdzono żadnych innych wersji wydarzeń.
Jak przeczytałam na jednym z wątków na Reddicie, wszystko co mamy to niezbyt przekonujący motyw oraz wnioskowanie oparte na wybraniu stolika, wcześniejszym zamówieniu kawy i wielu, wielu domysłów świadków. Motyw był owszem filmowy, ale nie życiowo prawdopodobny. Wszyscy zaangażowani w sprawę toksykolodzy zgodnie przyznali, że na podstawie informacji, które mają do dyspozycji, nie są w stanie przyznać, że przyczyną zgonu był cyjanek i na dodatek dodany przez konkretną osobę w jasnych dla nich okolicznościach i danym konkretnym czasie. Nawet jak na proces poszlakowy, wszystko co zgromadzono to o wiele za mało, ale nie brakuje głosów, że pomimo to skończył się skazaniem i wysokim wyrokiem tylko dlatego, że chodziło o gigantyczne pieniądze, jakie zarabiały media na relacjonowaniu tej sprawy, dosłownie podczas tysięcy godzin i w setkach różnego typu serii, edycji i sezonów. Być może pieniędzy wystarczyło dla każdego, a ponadto w grę wchodziły kariery wielu osób, które dosłownie wystrzeliły w górę niczym w rakietach. Wielu polityków, prawników, dziennikarzy wyrobiło sobie nazwiska i zapewniło pozycje do końca życia, nie narzekając już nigdy na brak pieniędzy. Oczywiście są to głównie głosy opinii publicznej, ja nie mam pojęcia, czy tak właśnie było, czy właśnie pieniądze były powodem tego, że nikomu nie opłacało się przerwać tego cyrku, a już na pewno usunąć z kręgu zainteresowania gwiazdę, której kosztem się to odbywało. Nie mogła zostać uniewinniona. Tak to przynajmniej dla wielu wyglądało. A jeśli mieszkacie w Indonezji i śledziliście ten temat, to dajcie proszę znać, jak wy widzicie to z perspektywy kraju, w którym wydarzenia te miały miejsce. Rzadko na tym kanale pozwalam sobie na tak obszerne cytaty, ale myślę, że tym razem warto, bo sądzę, iż foreignpolicy.com idealnie podpowiada, dlaczego ta sprawa w rzeczywistości aż tak bardzo podzieliła społeczeństwo. Jak tu czytamy, zamożne warstwy społeczne zamieszkujące miasta w Indonezji są w większości przekonane, że Wong So jest niewinną ofiarą stronniczego i niekompetentnego systemu prawnego. Ale to tylko około 18% ludzi w kraju, w którym ogromna większość populacji żyje za mniej niż $4 dziennie. Świat zamieszkiwany przez Wong So to popijanie kawy w ekskluzywnych kawiarniach, podróże zagraniczne i edukacja oraz swobody i przywileje. To dla większości Indonezyjczyków niemal fikcja. Dla tych ludzi Wong So wydaje się bardziej jak jeden z milionerów złoczyńców w niezwykle popularnych w kraju sinetronach, teledramach, które stale oglądają Indonezyjczycy. Dla zwolenników Wong So proces był farsą, a prokuratura wykorzystała nie dające się obronić dowody, niby dowody, i błędne rozumowanie. Wierzą zeznaniom ekspertów, że niekompletna sekcja wykazała niewielkie oznaki zatrucia cyjankiem i że nagłe odejście mogło nastąpić z przyczyn naturalnych. Prokuratura twierdzi jednak, że dziwnie spokojny afekt młodej kobiety, który przypomina sprawę Amandy Knox we Włoszech, jest dowodem jej winy. Zwolennicy Kumala Wong So często kpią z amatorskich i niewyszukanych prokuratorskich wystąpień sądowych. Jednym z przykładów, który stał się wiralem w mediach społecznościowych, był prokurator, który po ustaleniu, że Jessica Kumala Wong So zamówiła ofierze kawę, zapytał, czy wietnamska mrożona kawa jest gorąca czy zimna. Uprzejma Jessica spojrzała na niego zdziwiona i sarkastycznie zapytała, no cóż, a jak pan myśli? A ja mam do was trochę podobne pytanie, no właśnie, co wy o tym wszystkim myślicie? Czy sądzicie, że faktycznie winna była Jessica, rozczarowana życiem przyjaciółka, która winę zrzuciła na kobietę, która jej doradziła, jej zdaniem błędnie? Czy to by wystarczyło, żeby tak brutalnie zaatakować? A może warto byłoby sprawdzić, skąd w ogóle to dziwne spotkanie? Kto tak naprawdę zainspirował ofiarę do tego, żeby spotkała się z byłą przyjaciółką, z którą ewidentnie nie chciała już utrzymywać kontaktów? A może to właśnie ktoś z bliskich czy z jej otoczenia namówił ją do takiego spotkania, a znając datę i godzinę wizyty w kawiarni, sam przygotował wszystko tak, by finał nastąpił przy dziwnej, mającej problemy i rzekomo motyw przyjaciółce? Nikt tak naprawdę nie sprawdził nikogo innego. A może był to po prostu bardzo silny atak spowodowany jakimś schorzeniem? Może bliscy nie wiedzieli wszystkiego o zdrowiu młodej kobiety? Czy mogła mieć zwykłego pecha i ktoś z bywalców kawiarni upatrzył ją sobie na ofiarę?
Na pewno znacie wiele historii troszkę podobnych. Mam tu na myśli to, że istnieją sprawcy, którzy decydowali się na atak na zupełnie nieznane, przypadkowe osoby, zatruwając na przykład leki, cukierki czy wodę, nie wiedząc tak naprawdę, kto ucierpi z ich ręki. No i ten tajemniczy protest przeciwko sekcji. Czy rzeczywiście aż tak wielkie znaczenie w tej sytuacji mogłyby mieć czynniki kulturowe czy związane na przykład z wiarą? Być może. Ale mimo wszystko, jeżeli rodzina decydowała się wskazać konkretną osobę, którą obwiniała za tak straszny atak, na pewno musiała mieć świadomość, że wiarygodne wyniki sekcji będą bezcenne. Czy w rzeczywistości nie zależało im na odkryciu prawdy? A wręcz przeciwnie, chcieli zablokowania działań, które prowadziłyby do rozwikłania zagadki. Ale dlaczego? Tych pytań jest naprawdę bardzo wiele. Sprawa sama w sobie jest oczywiście emocjonująca, bardzo smutna, tajemnicza, ale zapewne takich jest niemało. Tutaj wielkie emocje rozbudził także fakt, że osoby dramatu związane były z niezwykłym środowiskiem, bardzo bogatym, ekskluzywnym, prestiżowym towarzystwem. Pobierały nauki za granicą, a to na pewno nie jest dostępne dla każdego Indonezyjczyka. Czy ta złość na niesprawiedliwość tego świata spowodowała, że przestano obiektywnie patrzeć na tę sprawę? Czy to dlatego większość narodu wcale nie kibicowała potencjalnie niesłusznie oskarżonej? To tak trochę na zasadzie, chcesz żyć na krawędzi, to możesz spaść. Szalejesz, ale uważaj, bo możesz się rozbić. Innymi słowy, mają za swoje. Jednak trzeba też przyznać, że nie brakowało osób, które patrzyły na sprawę dużo przytomniej, nie miały uprzedzeń, zauważały po prostu brak dowodów. Tak naprawdę od momentu, kiedy rodzina ofiary wskazała na winowajczynię, faktów nie przybyło. Równie dobrze już wtedy można było po prostu wziąć dziewczynę pod ręce i wpakować za kraty. Proces niczego właściwie nie wyjaśnił. Zgadza się, zachowanie Jessiki, jej ostatnie kontakty z Mirną, osobowość, problemy itd. A może nawet ten motyw, zazdrość. Wszystko to składa się w jakąś logiczną całość. Ale to, że coś jest logiczne, to nie znaczy, że jest prawdziwe. A ja już dziękuję Wam za ten czas spędzony razem. Bardzo mi miło, że tu jesteście. Jeśli historia Was zainteresowała, popularyzujcie ten kanał, bo byłoby super, gdyby się rozwijał. A ja zapraszam Was na Instagram, Facebooka, Spotify i SoundClouda. Tradycyjnie życzę Wam mnóstwo zdrowia i ściskam Was mocno. Do usłyszenia.